całej mapy? A jeżeli ten... A jeżeli bardziej losowego dropu? Mam takie wrażenie. Kurde, jakiś sklep by się przydał. Do czego ci sklep, panie kierowniku? Uuu! Kolejny unikat. God damn! Co to w ogóle jest? Unique letter code. Jakiś scepter. Same unikaty pani podają. No tu mówię, to jest dość niektóre są. Są dość. W sensie niektóre są dość bardzo fajne, bym powiedział, a niektóre są takie mech. No. Nie zapomnij sobie brać tych transfer craftingów, bo one dość mocno zapychają, one nie lecą niestety od razu do crafta. Czyli które? Masz po prawej stronie, jak masz sword item, to masz po prawej stronie ten przycisk. W ten sposób, dobra. No. To jest bardzo... No, zdecydowanie. Not happening. Zdecydowanie. Bo na przykład glify, czy scrolle lecą cię od razu, ale ten, ale shardy już nie lecą z jakiegoś powodu. Leci jakiś? What brings you here? I cleared the path. Reward me now. Reward me now. Przez to, że pewnie dzisiaj ten grałeś w Volcena, znaczy Volcena. No. Ten, to zauważysz znaczącą, znaczący ten balans. Bo zobacz, że teraz ile, po 30 atakujesz mniej więcej, nie? No. Ten wiadomo, zwiększa ci z levelem i poziomem, ten zwiększa ci się ten damage, ale jest to sensownie zeskalowane, nie? No. Kolejny unikat mi padł. Ten, ja akurat z tego co zauważyłem, będziesz miał dość dużo powtórek, unikatów i tak dalej. Nie, na razie mi się nie powtarzają unikaty, tylko każdy ten inny. Nie, jest. Pewnie jest ten, masz przez to, że wiesz, ile? 20 minut grasz, nie? Ale na przykład ten. Czekaj, ile gram? Wiesz co? Nie, no, wydaje mi się, że chyba już z godzinę gram. A nie wiem. Wydaje mi się, jakbyś grał godzinę, to byś był tak. No uwierz mi, ja to bardzo powoli biorę. Może. A ten, ale... To też swoją drogą pogadamy, nie? Jak nie patrzę, więc... Tak. Może coś dlatego. Na przykład za niektóre bossy w endgame'ie masz tam dość dużą szansę na wypadnięcie uniku, nie? Jak zrobisz kilka razy na przykład bossa, to nie oszukujmy się, prawie masz zawsze tego unikata. No. Więc ten na początku, jak grałem pierwszą postacią,
po zakupie, to ten. Nie patrzyłem co pod. W sensie ustawiłem sobie loot, także zawsze widzę ten unikaty, exalty i coś jeszcze. Co są za item? Isetowe przedmioty, nie? Mm-hmm. Że się tam zawsze pokazują niezależnie od tego, co to jest, czy w sensie, czy tego potrzebuję, czy nie. I ten, i nie wiedziałem, co to jest, więc po prostu podnosiłem wszystko i nie patrzyłem, co to jest koniec końców i kończyło się na tym, że miałem 3 czy 4 te same unikaty, bo nie patrzyłem, co to jest. Właśnie mi różka padła a la łyżka. Tak jeszcze nie grali. Różka, ale łyżka, nie? Da się. To bogatemu zabrano. Kupić drugą łyżkę. Impressive. Dawać mi golda. Gilda dawać mi. No w końcu jakieś miasto. Jakbyś się zastanawiał, kiedy będziesz miał idole. W sensie, kiedy zaczną ci dropić i tak dalej, to jak odblokujesz pierwsze sloty, nie? Bo nie wiem, jak to było w Diablo 2, ale tutaj działa to tak, że odblokowujesz je. W sensie, zaczynają ci dropić w momencie, kiedy masz miejsce na nie. Mhm. Czemu to jest tutaj? Halo? Out, please. Farewell. Hey there, wanna try your luck? Stay safe out there. You may find a treasure, my friend. Oh, gambillions. Nice. W końcu coś, żeby można sprzedać. Akurat to chyba mechaniki nikt ci nie musi wyjaśniać, na czym to polega. No nie, no to gamble to wiesz, nie? To masz małą paluszku, kek. No, oczywiście, że tak. Ale jest przynajmniej sklep, gdzie mogę coś posprzedawać w końcu. A u gamblera też chyba się da. Tak, no właśnie u gamblera sprzedaję. These items might be your best bet. A jak cię porównać z drugim itemem? Alt. A. Nie, no alt to mi tylko tiery pokazuje, widzę. Ale w sensie jak z drugim itemem? No nie, mam dwa pierścienie, chcę z drugim ringiem porównać to, no to jak mam to zrobić? A to tego nie wiem. No właśnie tego nie ma. A nie masz tam gdzieś napisane na dole? Nie. Jest tylko z pierwszym ringiem mi to pokazuje. Nie ma ten z drugim. To nie wiem. Znaczy no. Może dlatego, że jest na tyle ten, jestem przyzwyczajony, znaczy ja już się trochę przyzwyczajem, bo są tylko cztery mody i mniej więcej wiem co mam, nie? I co potrzebuję. No. Po prostu myślę, że to nie, w sensie nie jest to aż tak potrzebne, mam wrażenie. Jak w innych grach, bo po prostu jest tu mniej modów i po prostu jest to bardzo sprecyzowane, czego potrzebujesz raczej, więc może dlatego. No. Być może. Dobra. Zweihander. To jest Fajhan? Nie, to jest Flamebird. Blisko. Yes. Ale jest Fajhander. Znaczy miecz, który wiesz, który ma nazwę Fajhander. Zweihander, ja. Zawsze mnie ten rozbraja nazwa tego miecza, Zweihander.
The door is sealed. Okej. Okay. Chociaż tam jest znak wykrzyknika, tam jest quest. Nie chcą mi go dać. Pchamy jedne. A. Dobra. Mój BGDP, ała. Dobra, już mam Twin Blade'y, więc można siekać. Tak jak to natura stworzyła nas. O, łoczyka, rołga. Jep, 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 jep. Myślisz pewnie zależność, znaczy pewnie zależność, jak będziesz miał tą pasywkę, która pozwala ci założyć też swordę chyba i aksy. A to w zależności od tego, co będziesz trzymał w ręku, to tam będziesz miał odpowiednie bonusy do odpowiednich statystyk, więc... No. Będziesz musiał to sobie wykalkulować, co ci się będzie bardziej opłacało nosić. Sounds too late. Welcome, traveler. It has grace be with you. Bo chyba z tego, co pamiętam, na przykład dwa daggery to jest chyba większy damage do poisona? Chyba tak, no. Miecz chyba plus ten plus dagger to jest chyba to jest bleed i tak dalej, i tak dalej. Więc to trzeba. To musiałbyś sobie zobaczyć, jak to tam działa u ciebie. No to na spokojnie. Na spokojnie. No i najlepszą rzeczą, jaka jest w tej chwili, że niezależnie od buildu, czy grasz metą, czy nie, nie tak jak na przykład wolcenie, wszystko ci będzie, powinno ci wszystko działać do jakiegoś momentu, że raczej nie natrafisz na ścianę. No. Bo na przykład jeśli ludzie grają chcą iść na jakąś rangę, przykład w puszowaniu tych aren, no to wiadomo, że już wtedy lepiej mieć jakiś tam predefiniowany build, czy jakoś już mieć go zrobionego, żeby to dobrze działało, nie? Co chcesz zrobić? Już zrobiłem. Szczerze ci powiem, że nie opłaca się chować magic itemy. Czemu? Bo magic itemy, w sensie nie wiem, czy to przy levelowaniu aż tak by dobrze działało, ale na pewno w endgame, jak szukasz itemu z jakąś konkretną statystyką, to czasem lepiej szukać coś konkretnego, na przykład bo magic item ma od 1 do 2 affixów, nie? Czyli od 1 do 2 modów. I na przykład jak szukasz itemu, to powiedzmy, że jeśli nie szukasz, szukasz z jednym affixem konkretnym, to lepiej, żeby na przykład był to czasem niebieski item, no bo wtedy na przykład przynajmniej jeśli ma 2 affixy, to przynajmniej jeden ten będzie gwarantowany, że to jest to, co chciałeś, nie? Więc i wtedy możesz sobie na tym skracić, więc to trochę inaczej działa niż w PoE. A to jest spakowanie, bo to... No, ale to mówię ci ten, taka... Bo na początku też tak zrobiłem, że schowałem niebieskie itemy i białe. Ale później się zorientowałem, że właśnie zostawiłem białe, a schowałem niebieskie. A jak już trochę zrozumiałem lepiej crafting, to właśnie się okazało, że lepiej na przykład odwrotnie schować normalne itemy, a zostawić magiczne, czyli niebieskie, nie? Jakiś fat fantasy. Karty gotowe, które można grać w świat fantasy. No pewnie ten, jakiegoś RPGa będą grali planszowego. No chyba, że.
RPG planszowy. Not happening. A się okaże, że Gunfire przychodzi na tego streama i mu opowiada, że odpinniczał larpa. To bym się dziwił. Jakby tam odpinniczał larpa. Dungeon and Dragons, no. Jak sądziłem. D&D. Not happening. Tylko nie larp. Ale wie, o czym mówimy. He knows. A to zaraz przy D&D jest cringe, co by było przy larpie. Akurat na przykład ten, mojej kobiety znajomych i moich znajomych. Jak to są bardziej, nie oszukujmy się, bliżej twojego wieku, czyli bliżej 30 ludzie, ten, to na przykład jak jedną osobę ten się zacznie temat właśnie na ten, na... Ale czekaj, jak mojego wieku? No bliżej 30. No czy jaką kurde gruba po 30? No wiesz, o co chodzi, w sensie nie bliżej 20, tylko bliżej 30. No to nie mówi, że bliżej mojego wieku. Ale, znaczy, średnia jest w wieku jest 30, ale są... Bliżej mi już do 40 niż. Ale, znaczy, w sensie są i ludzie, którzy są bliżej 35, nie, też. To uśredniam ten, że bliżej twojego wieku, nie, niż mojego na tej zasadzie. No. Nie jestem aż tak szczegółowo przesadny. No i ten, i na przykład jak się ten, z nim zacznie temat o właśnie ten, o papierowych RPGach, kurwa, lepiej nie. Zwłaszcza, że jak on zacznie gadać, to ciężko go przegadać. No, nie wątpię, nie, niektórzy mają takiego bakcyla, że szkoda gadać, ja jestem jeszcze młody, no oczywiście, że tak. Więc i na przykład ten, jak oni, ten, jak on odpowiada i... Ten, jak to grają właśnie w D&D, inne właśnie tego typu gry, ten papierowe RPG tak zwane, to nie biorą tego, to biorą to totalnie prawie że na poważnie, nie? Więc pewnie w zależności kto jakie ma podejście. Wow, jak mi koleś wywalił tam. Na przykład jak ten, dostał na urodziny kartkę, to dostał taką kartkę ten, gdzie była ta kostka, która miała wpis do tych numerków, to jest specjalna do tych, do papierowych RPG. No. Jak to zobaczyłem, miałem takie okej. A to był bardziej dlatego, że ten, ja nigdy nie grałem w papierowe RPG, jakoś mnie to nigdy nie ciągnęło. Studenci zamienili się w zelotów. Not happening. Oh shit. Gods be with you. Gods be with you. Stay safe. These items might be your best bet. They don't go getting yourself killed. Amulet unikat, nice. Guys, shoot. You may find a treasure, my friend. Dobra, to sobie zostawimy. Spoko do levelowania będzie. Yes.
Nieelegancko. Co myślę o 12 minutes? Ale co to jest serial, gra, bo nie wiem teraz za bardzo jak to... Też nie kojarzę, nie z tytułu. Oświeć nas. A! To nie jest przypadkiem ta gierka, gdzie się, jak giniesz, to się cofasz w czasie, czy coś takiego? Na wyspie? Nie mam pojęcia. To przygodówkowy thriller, gra wciąga się w mężczyznę uwięzionego w pętli czasowej. No to chyba to. Nie, nawet nie słyszałem o tej gierce, szczerze powiedziawszy. Ja coś kojarzę, ale nie bardzo. Moje synapsy się nie klikają. Nie, ja nie kojarzę w ogóle tej gierki, powiem ci szczerze, kurde gang. To jest w ogóle gdzieś na Steamie, czy coś? O, Jesus Christ, ile? 85 zeta? Minus 10% ten normalnie kosztuje kostówki. A, jeszcze nie jest wydana gierka, ona dopiero wychodzi jutro. A to nie, ja to nic nie wiedziałem na temat tej gierki, a ci coś tam chyba, a nie, wiesz co, na trzy pokazywali coś tam, na jakimś ten, była zapowiedź. Kompletnie o tym zapomniałem. No, może wyglądać ciekawie, jakby nie patrzeć, nie? A mnie trochę trochę mnie ta perspektywa boli, bo nic na niej nie widzę, szczerze powiedziawszy. Tak trochę. No tak od góry widać na tych screenach albo coś, nie, więc... No. Nie mówię, że to jest jakiś mega złe czy coś, ale... No. Nie bardzo, tak powiem, nie bardzo. Nie bardzo. Na razie ten. Mam w co grać, więc... Jedyna nowa gra to właśnie jest Last Epoch, a tak to chcę jeszcze dokończyć Far Cry Primal, który jutro pewnie będzie. A dużo ostatnio grałeś? Daleko jesteś? Co? To jest na sam początek. Dwie godziny mam przegrane dopiero ten. A, myślałem, że coś więcej... Nie. Przynajmniej wiesz, że się od ostatniego razu na tej zasadzie. Nie, tylko raz grałem na strumiku ten w Primala. Bo pamiętam jak mówi ten, na początku jak powiedziałeś o tym, że się potem jak zagrał te dwie godziny, miałem wrażenie, że szybko porzuciłeś tą grę. Bo o tym jak po tym jak to mówiłeś. Tak to brzmiało jak ten, jakbyś nie dał rady tego przejść i porzuciłeś tą grę. A mówisz o Primalu, tak? Tak. A czy no. Taki średni, ale nie porzuciłem go, nie? Kiedy do Donating? What? Ani? Gang, otwórz oczy. Gang się nam chyba trochę odkleił. Nie no, gang chyba już powoli na nysi musi iść, bo już ledwo co widzi na oczy. Gang tam chyba ten przed i po robocie chyba tam mamki jakieś. No Wojtek musiał wejść, nie? I to mamki. No. Taki ciemny wojak. Ja wiem, że to jest Polska, nie Ameryka i piwo ten... Dobra, ja znikam, że... Ja znikam czasami na kilka miesięcy i zapominasz. No widzisz. Zapominasz o takim słynnym streamerze, no. Później czujesz się niedoceniony. Nie jestem się wybić, żeby mógł... Cały czas streamować, tylko grać w gierki, entertain, jakieś tutaj robić, a tak to... Jakieś ten endgame, inne tak typy. Nie no, szczerze powiedziawszy to ten, to jakby się udało gdzieś tam wybić jakimś cudem oczywiście w wielkim cudzysłowie. No to wiesz, no coś by tam się wymyślało, nie? Wiesz, no, Wtedy Last Epoch to kurde ten wchodzi na temat dzienny, plus jakieś inne gierki, będą robione buildy, co, no pro gracz w Epocha będzie, nie? Nie,
w sensie ja to liczę, że tak się, że w sensie, że to będzie taki drugi tytuł obok Poe. Ja myślę, że mam taką nadzieję małą. No, nie, bo świetnie wygląda, powiem ci szczerze, jak na razie to mi się zarobić się, kurde, tutaj ciśnie. What the f... Mówię. What the fuck? Pierwszy bosik. Oh shit! Oh! Easy. Epoka czasów? Mam wrażenie, no, tak jeszcze a propos bossów. No? Mam wrażenie, że te, w sensie te endgame'owe bossy są kurwa no miodzią moim zdaniem. Najlepsze bossy w hack and slashach jakie widziałem. No. Moim zdaniem. A te bossy fabularne, one są poprawne. Oprócz ostatniego bossa, bo mam wrażenie, że ostatni boss już jest fajnie zrobiony. No. A, i na epokę już widzę już. Tak, tak. Starożytne coś czuję. To jest tak, są dinozaury. Chyba tu ten łatwo zauważyć. Pięknie. Tak, zawsze gram typem Assassina. I dual wield. Zaranie dziejów. Odkąd pamiętam. Niektórzy już żygają tym, że ciągle gram tą jedną klasą. Oprócz Poekek. A, Poe to wiadomo, nie? Level 11. TP już mam odblokowane, nice. To chyba ten, dostawałeś przy pierwszym tym odblokowaniu teleporta pierwszego. O ile się nie mylę. No, całkiem możliwe. No, ale serio, nie ma komparata z drugą bronią, nie? To mnie trochę boli, nie? Muszę ręcznie to porównywać. Myślę, że moim zdaniem to na pewno... O Jezus, dzięki gang za dyszkę, dzięki. Na piwko dla streamera i na rozwój intelektualny. A dziękować, bo jestem trochę debilem, więc... Idę po pitku, zaraz jestem. Gang, ty bogaczu, ty. Dobra, już jestem. Dobra, wiem Jack, że mnie obgadywałeś, także spokojnie. Nie, bo bardziej obgadywałem Ganka. Pierwszy raz od 2 lat znajomości kupiłem u niego suba i dałem mu 10 zł. No. Zdrowieczko. To i tak więcej niż ja, kek.